Cześć dziewczyny. Tak pędzicie z tymi swoimi robótkami, że niektóre już kończą szaliki, a ja ciągle czekam na próbki. Więc chyba nie ma na co czekać. Pokażę Wam, jak zakończyć robótkę. Jeśli będziecie miały wątpliwość, jak przeliczyć próbkę i dowiedzieć się, ile oczek nabrać na szalik, który, o takiej szerokości, jakiej chcecie, to piszcie, to ja Wam to napiszę wtedy, tak? Ale myślę, że pewnie wiecie. Jest jakaś, była wątpliwość co do tych, że tutaj luźno z boku wychodzi. No ja tak robię i po prostu pokażę Wam, bo wiadomo, że to jest ostatnie oczko, ono jest luźne, tak? To troszkę zaciskamy, ściągam. No może to nie bardzo się da zacisnąć, no ale troszkę zaciskam na tym drucie to oczko, przerabiam następne oczko. I tu jest jeszcze moment, w którym można zacisnąć, tak? No myślę, że to nie powinno być luźne. Jeśli zostawimy luźno, no to będzie luźno, ale jeśli zaciśniemy i będzie tak samo jak to w następnym, no to nie będzie jakoś bardzo luźno. No ten brzeg tak wygląda. Na etapie próbki możecie spróbować sobie brzeg inaczej, no nie wiem, na prawo ostatnie oczko i później ściągnąć, albo na prawo i też później z drugiej strony też na prawo, że wszystkie oczka na prawo i wszystkie przerabiamy. Spróbujcie sobie różne wersje. No może znajdziecie jakiś inny sposób ulubiony i tak jest, no tak się robi, tak? Każdy robi tak jak lubi, jak mu najlepiej wychodzi. Tak jak mówiłam, ja Wam pokazuję tak, jak ja robię i robię tak od lat, moja babcia tak robiła i no mi się to tak najbardziej podoba, bo ten brzeg wtedy wygląda ładnie, tak? Robię tak przy dywanach, robię tak przy dzianinach z włóczki. Więc tak, ten brzeg tak. No ale wiadomo, to są Wasze prace. Ja Wam pokazuję, jak można zrobić, ale jest wiele innych metod. Próbujcie, znajdźcie swoją ulubioną, tak? Nie ma, że narzucam. Jak macie gotowe próbki, to przeliczajcie, nabierajcie oczek tyle, ile trzeba, żeby mieć szalik taki, jaki chcecie mieć, szeroki, i działajcie. A ja teraz pokażę, jak zakończamy robótkę, gdy już jest w odpowiedniej długości, jak ją zakończamy, tak? Też jest proste, nawet powiem szczerze, że nie pomyślałam do tego momentu, dopóki któraś z Was zostawiła komentarz, że trzeba zakończyć robótkę. Nawet nie pomyślałam, że muszę Wam to pokazać. Wiedziałam, że musiało wypłynąć, więc wypłynęło. Więc tak, łapiemy dwa oczka, drut mi przeszkadza, łapiemy dwa oczka od tyłu, tak? Przekładamy nitkę, przeciągamy przez te dwa oczka, tak? Wkładamy to oczko z powrotem na robótkę i teraz i znowu dwa oczka łapiemy, przerabiamy i to oczko z powrotem na drut. Można też to robić szydełkiem. Wtedy ściągamy dwa oczka, łapiemy, przerabiamy. Tak? Czasami robię szydełkiem. Ale pokazuję Wam robotę na drutach. Możecie spróbować sobie to samo. To samo robicie, tylko po prostu nie zostawiacie na drutach, tylko ściągacie i łapiecie nitkę jak szydełkiem. Normalnie dwa oczka przerabiamy. Tak? Czyli dwa oczka razem, przerabiamy i z powrotem. Ważne jest tutaj, aby skontrolować napięcie tego tej robótki, tego jak to wychodzi ten brzeg. Czasami wychodzi za luźno, to będzie brzydko wyglądało na statycznym wyrobie i czasami robić można za ciasno. To też się mi zdarza i nawet częściej niż za luźno. Więc sprawdzamy, upewniamy się, że to jest ok, że to jest takie napięcie jak całość robótki. Tak? Dwa razy od tyłu zakładamy z powrotem i przerabiamy. Mam takie wyzwanie, jak któraś już zrobi szalik i będzie robiła frędzle, to bardzo proszę, pokażcie, jak robicie frędzle. Najlepiej na filmiku oczywiście i pokażcie na grupę, ale może być też na zdjęciach, chociaż to będzie gorzej widać, tak? To jakieś tam kilka zdjęć pokazujące różne etapy i jakiś tam opis, tak? Także będę, no fajnie, fajnie by było, gdybyście to zrobili. Oczywiście pokażę Wam, ale nie mam w planie robienia teraz frędzli. Nie chciałabym ciąć włóczki, tak przyznam szczerze. Albo Wam opowiem później teoretycznie. Ale może właśnie któraś z Was będzie robiła, więc to jest świetny moment, żeby pokazać jak. Chociażby na zdjęciach, tak? To jest proste, przecież wiecie. Do przewlekania frędzli używam szydełka. Taka mała podpowiedź. Jeśli będziecie chciały, żebym Wam pokazała, jak to się robi,
tak mniej więcej chociaż, to dajcie znać, a nagram kolejny filmik. Także dziewczyny, ja już nie wiem, co mam wam jeszcze mówić, więc nie planuję kolejnego filmiku, ale jeśli macie pytania albo jakieś pomysły, czego jeszcze nie wiecie, to ja wam oczywiście odpowiem na te pytania, tylko musicie mi je zadać, bo jakoś teraz mi do głowy nie przychodzi, więc nie wiem. A są ważne rzeczy, tak jak na przykład zakończenie robótki, o których nie pomyślałam. Więc liczę na was i na wasze pytania. One będą wypływały, gdy się będziecie robić, tak? Także czekam na wasze szaliki. Na razie, pa pa.